Witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie subskrypcje oraz komentarze, jak również za wszystkich tych, którzy wspierają naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne, z którego właśnie kręcimy ten odcinek. A dzisiaj witamy Tomka z Achim. Witam wszystkich. Przyjechał do nas do muzeum. Oczywiście, jak widać na załączonym obrazku, nie przyjechał z pustymi rękoma. I widzimy się, Tomku, po raz pierwszy od lata. Tak. Tomek Akalik, tak, z tego na pewno pamiętacie, bo nieraz kręciliśmy u Tomka głównie o Akaju, bo to jest jakby twoja pasja. Taka moja pasja to jest Akai, tak. Akai. A dzisiaj Tomek przyjechał, aby obejrzeć Akaja również w naszym muzeum. Tak. Żeby podzielić się opiniami i zabrać sobie sam coś do domu, to co brakuje u mnie. I przywiózł tutaj, na samym dole stoi piękny wzmacniacz, bo nasz niestety, jakby to powiedzieć, nie przytrzymał próby czasu. Wyciągnął nogi. Tak. No i tak jak kiedyś mówiłem, no powinniśmy też może w naszych odcinkach mówić o tym, co się zdążyło popsuć i co zdążyliśmy naprawić. No bo sam dzisiaj widziałeś, jaka to jest ciężka praca. No to właśnie dzisiaj zauważyłem, że chodził, nagle przestał. Tak. I dostał wstrząsu i niestety nie gra. Potem zaczął wzmacniacz kombinować. No ale takie samo życie, to jest stary sprzęt i wiadomo, że nie będzie wiecznie chodził. No właśnie, ale dlatego jesteśmy tak bardzo wdzięczni za wspieranie nas, bo no, chcemy, aby jak najwięcej tego sprzętu było sprawne. Abyśmy mogli się cieszyć wspólnie, aby wszyscy, którzy przyjeżdżają nas odwiedzić, mogli obejrzeć i posłuchać tego. A to jest najtrudniejsze zadanie jednak. No, najtrudniejsze zadanie jest to, żeby to wszystko, co tutaj jest, naprawić. To trzeba by było naprawdę parę złotych. No i chyba paru ludzi. Paru ludzi dobrych, którzy naprawdę na tym znają. I jest tutaj ogromna ilość sprzętu. Ja byłem tutaj w zeszłym roku w grudniu. To jeszcze nie było podłogi nawet na górze. No, czy teraz... to było w listopadzie, nie pamiętam. No, po roku, i rok czasu prawie, także się bardzo się zmieniło. Bardzo dużo sprzętu się naoglądałem. To nie idzie tak przejść, to trzeba podotykać, postać, bo człowiek po chwili zauważa coś, czego nie zauważył chwilę wcześniej. Także naprawdę warto tutaj przyjechać, coś zobaczyć. Dziękuję bardzo. Zapraszamy oczywiście wszystkich. Piszcie maile, jeżeli chcecie przyjechać. Przyszły rok powinien być już otwarciem takim bardziej oficjalnym, bo na razie jeszcze wczoraj elektrykę jeszcze kończyliśmy tutaj, no dzisiaj światła. Jeszcze był elektryk. Tak, jeszcze poprawiał, także no tej pracy jest bardzo dużo, tym bardziej, że robi się to jakby trochę po godzinach. A co jest bardzo ważne, to że przywiozłeś nam co prawda przepiękny sprzęt, bo jest bardzo ładnym. Tak. Przepiękny sprzęt, ale również, co mnie zresztą cieszy, bo ta naprawa, która tutaj może być wykonana, czy musi być wykonana, mogę wykonać ją we własnym zakresie. Tak, są żaróweczki do wymiany, no i posmarować potencjometry. Oczyścić. To wszystko. I to mnie bardzo cieszy, bo powiem wam, że ja na przykład bardzo lubię naprawiać ten sprzęt. I tutaj w tym trzeba paseczek inaczej założyć, tak, bo tak. Paseczek niestety ktoś się zwymieniał i jest źle założony i kasetę wciągnął. Ale. A wiem tylko z tego względu to, bo mam taką samą Altusa. No właśnie, właśnie. Identyczną mam Altusa, co niby dużo ludzi pisze, że to jest niby polski sprzęt, to nie jest polski sprzęt, ten Altus. Nie. I rozebrałem magnetą, spojrzałem, że jest pasek, że jest założony, ale nie wiem, zostawię dla Romana, że miał co robić, bo on tu się ciągle nudzi, nie tak. ma nic do roboty, także tak. żeby tak. sam sobie to naprawił. Dziękuję ci bardzo za to, że o mnie pomyślałeś, bo wbrew pozorom te prace ja bardzo lubię. To jest coś fajnego, że człowiek może coś naprawić sam, dlatego mnie trochę, powiem ci szczerze, młodzi ludzie przerażają, nie? Że oni nie mają takiej jakiejś chęci, takich, żeby coś się nauczyć samemu robić. Nie chcą. Tak? Biorą albo wyrzucają, albo zanoszą do naprawy, albo odkładają do szuflady, leży latami, na końcu odrzucony. No, a ja bardzo lubię w tych magnetofonach, jakby to powiedzieć, je serwisować, pod warunkiem, że jest to w zakresie moich możliwości. Teraz trafiła się taka piękna iwa, taki bombox mały, taki jamnik, jak to Darek mówi zawsze, i też no, to była sama przyjemność rozebrać go, bo tam był tylko i wyłącznie pasek, dwa paski do wymiany, nie była to ciężka praca, ale jaką to dało ogromną satysfakcję, jak się ją włączyło i ona ponownie
pracuje. Odżyła. Tak, tak. I serce zaczęło bić. Tak, i to się zrobiło samemu. To jest naprawdę dla mnie coś bardzo fajnego. Dlatego jeżeli taki sprzęt przyjeżdża i jest to w zakresie tych właśnie moich możliwości, to ja się bardzo cieszę, bo żaróweczki w tych wskaźnikach, bo jak widzicie, nie wszystkie świecą, a w zasadzie świeci jeden, to jest to nakład pracy, ale w miarę proste do zrobienia. Tak, tak. Ale żeby tutaj nie byliście zaskoczeni, że tylko przyłożę dla Romana, mamy też dla szefowej Agnieszki tutaj taki. Pozdrawiamy cię, Aguś. Pozdrawiamy Agnieszkę tutaj od mojej Olgi. Coś tutaj dała dla Agnieszki, bo nie, a zawsze nie. Agnieszka mówi, że nigdy nic nie dostaje, więc tym razem coś tam jest. Nie wiem co. Ja też nie wiem, bo nie będziemy otwierać. Nie będziemy otwierać, to jest dla Agnieszki. Także Aguś, tutaj stoi prezent dla ciebie. Przyjedziesz, będziesz mogła, nawet jak chcesz, na wizji otworzyć, bo na pewno zrobimy jakiś film wspólnie. A my tutaj, co was na pewno dziwi, to te takie dziwne kolumny po bokach. Bo one ponoć pracowały razem z tym sprzętem. Razem pracowały z tą wieżyczką. Podobno, bo tak mi powiedział właściciel. I no to jak dawał, no to wziąłem razem z głośnikami. Te głośniki troszkę wyglądają od nowszego sprzętu. Zdecydowanie. To jest. Ale wcale źle nie grają, trzeba powiedzieć, bośmy je sprawdzali. Tak, tak. A jeżeli chodzi o tę wieżyczkę, to Roman już jedną ma. Tak, innej firmy. Innej firmy. Jest identycznie ta sama, tylko brązowa z innymi gałkami. Tak, i to jest zresztą od ciebie. I nazywa się Audion. Audion, tak. Audion, ja mam Altusa i tutaj przyszła wersja szwedzka. Właśnie. To jest... Nazwa jest moim zdaniem Ultrasound? Ultrasound, coś takiego. Tak. Bo jest taką dziwną ściągą napisane. Jest tylko jedna różnica w tych wszystkich wieżach taka, że wzmacniacz w Altusie ma diody, które świecą, a tutaj niestety nie ma tych diod. Nie ma tych diod wychyłowych, świecących. Tak, tak. Ale sprzęt jest bardzo fajny. Odpalimy tutaj może Grzesiu, bo jesteśmy sami, to Grzesiu będzie musiał nam tutaj to trochę przybliżyć. Odpalimy tą wieżę. Słuchajcie, jak można nie kochać tego sprzętu? Gra jest piękny. I te wskaźniki 3 to jest mistrzostwo. Wskaźniki pięknie pracują, żeśmy je sprawdzali na innych nagraniach i rzeczywiście wykazują się tak, żywotnością i potrafią kanały zmieniać. Co tak. Jest ciekawe, jest ta klapka tutaj, może pokażę. Tak. Tak zamykana w ten sposób. Bo to jest w zasadzie Grundig, z tego co mówiłeś. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest coś, jakaś siostra Grundiga będzie. Bo może to jest było robione przez Grundiga dla kogoś, nie? Dla kogoś. Bo tak i się kojarzy. Wszystko jest piękne, wszystko pięknie jest, ma wyjścia na 4 kolumny, ale to jest wzmacniacz, to nie ma konturu. No, tak. Nie ma konturu i bez konturu też bardzo ładnie gra. Tak. Jest, powiem wam szczerze, naprawdę bardzo przyjemny dźwięk. Ja myślę, jakbyśmy mieli kolumny bardziej dedykowane. Grundiga albo Brauna. To Braun jest... na pewno wykazała swoją moc i przyjemność. Tak, ale nie będziemy jej za mocno teraz jeszcze męczyć, bo powiem wam, tutaj jest też klawisz nagrywania, powoduje sprzężenie i trzeba będzie po prostu listwę od nagrywania przeczyścić, wymienić te żarówki i wtedy jak ją przeserwisuję, że będzie mogła stanąć do programu w pełnej krasie. Co, jak to... się zmobilizuje, to spróbujesz jeszcze dzisiaj? No... Wiesz, nie jest wykluczone, aczkolwiek jedzie jeszcze dwóch gości dzisiaj do nas i to z daleka będzie na pewno bardzo ciekawy program. To będzie niespodzianka. W następnym odcinku będzie to naprawdę coś fajnego, bo zostałem bardzo, bardzo mile zaskoczony. Nie będę dalej się rozwodził, bo się pewnie domyślicie, o kogo chodzi, a to niech zostanie w tajemnicy, ale będzie następny odcinek kręcony z kilkoma ludźmi dobrej woli, którzy wspierają muzeum. Wspierają, przyjeżdżają, wysyłają, pomagają, także, tak, załatwiają. Także cieszę się bardzo, że tak miłe spotkanie odbędzie się jeszcze tego roku. No. Jeżeli mogę wam cokolwiek powiedzieć, słuchajcie, szukajcie tego sprzętu. Nie pozwalajcie, żeby ten sprzęt lądował na śmietniku, bo szkoda tego. Naprawdę. Szkoda, naprawdę. To jest bardzo ładny sprzęt. Może nie gra tak jak lampa, może nie to, ale to jest nostalgia naszej młodości, naszego dzieciństwa, na co sobie nie mogliśmy nigdy pozwolić, bo tak. Ostatnio czytałem
powiem to, co powiem, gdzie żeśmy rozmawiali na takim tam forum, ludzie opisywali, że w Polsce w Peweksie były dobre magnetofony. No, no jeżeli w Polsce magnetofon kosztował 100 dolarów najdroższy, 120 dolarów, a za granicą najdroższy magnetofon kosztował 2500, 3000 no. marek, no to wiadomo, jaki ten sprzęt w tym Peweksie był, czyli to tak. był niszowy, kompletnie niszowy sprzęt, troszkę lepszy od polskiego. Tak, tak, to nie były te modele, które, o których my dzisiaj mówimy, czy myślimy, nie? To jest państwo super, musiało zarobić. Musiało więc... państwo zarabiać, wszyscy zarabiali po kolei. Firma, która je robiła, czy to był Technic, czy to było Hitachi, bo w Polsce było przede wszystkim Hitachi i Technic, z tego tak. co Sanyo. JVC, magnetowidy były. Magnetowidy. No, tak. No Sanyo. Sanyo, co tam jeszcze mogło być? No, Sony się pojawiało. Ale bardzo rzadko było Sony. No, kasety Sony to tak były. Tak, tak. A i tutaj mam, żeby Roman się nie mówił, żeby sobie nagrywał, ma i Sony. No właśnie, są... ale to chyba nie będziemy odpakowywać, bo... Dlaczego to, nie? No... Wszystkie są do odpakowania. No, do odpakowania oczywiście, że wszystkie są, bo... Po to są zapakowane. No, tutaj nawet jedna jest sceną. Tak? Nie. Nie, Philips pisze coś. Philips. Kuchnia Philips. No, o, to Philips. Miało być coś nagrane do kuchni, ale chyba ktoś nie zdążył. No, chyba nie. Zdążył. Te są też oryginalnie rozpakowane, które były w 10-paku. No i niestety już w 10-paku no, będą... były bez folii. No, ale to akurat na nie się coś nagra. No. Myślę, że będziemy mieli czas, to może przysiądziemy i nagramy na polskiej wieży szufladowej. Kasetę na szufladzie, bo ten magnetofon, nie wiem dlaczego, ale tak przepięknie nagrywa, sam słyszałeś. Powiem szczerze, że byłem bardzo, bardzo zaskoczony jakością odbioru i nagrania tej kasety, nawet gdy odtwarzali na Technicsie czy na Sony, żeśmy odtwarzali, więc petarda, nie? No petarda, a później wsadzałeś kasetę, która była nagrywana na Sony, czy tam na Technicsie, zupełnie inny odbiór. Także no właśnie, ja też nie mogę tego powiedzieć. No widocznie taki polska słaby sprzęt produkowała. No właśnie. A ale... tak ludzi dużo na niego narzeka. No, ja nie wiem, ale akurat ten magnetofon, no przepięknie nagrywa. Może zmienimy mu nazwę? Może. Trzeba nie masz jakiegoś wolnego Philipsa albo coś napisu? Mam nawet nalepki. Nawet Panasonic może nakleimy. Niech wszyscy myślą, o Panasonic, proszę, jak dobrze gra. Unitra słabo gra, a Panasonic już gra lepiej. No niestety jest tylu tak samo dużo... wrogów naszej Unitry, jak i miłośników. Oczywiście, że tak. Ja sobie bardzo cenię to, że nasza Unitra powstała na nowo, że jest produkowany sprzęt Unitry znowu. Oczywiście, co do ceny można polemizować, to za naszych czasów ona też była bardzo droga. Oczywiście, że to nie było tak, że za jedną wypłatę kupowałeś całą wieżę szufladową, bo tak nie było. W dzisiejszych czasach wiem jedno. Każde urządzenie Unitry, które wychodzi, jest Indywidualne. Zmierzone, ma do tego certyfikat, wszystko czego Zachód już nie robi, bo im się tego nie chce. Na Zachodzie jest seryjnie bombane, stan taśmy leci. Być może są jakieś najwyższe modele, które też to mają, no, ale to jest i tak poza zasięgiem... Poza zasięgiem normalnego człowieka. Tak, tak. Także tu i na pewno odbiega też ceną od Unitry. To jestem przekonany, że tej jakości... Porównując, mówiąc sobie szczerze, nie słyszałem osobiście Unitry, ale czytałem opinie ludzi, niektórzy mówią, że bardzo ładnie gra, niektórzy twierdzą, że znowu słabo, ale... To są takie przekonania, że co polskie, to niedobre. No, to jest przykre. Uważam, porównując sprzęt, dobrze byliśmy trochę zacofani sprzęt w latach 70-tych, 80-tych, ale na tyle pozwalał system i pieniądze, które system przeznaczał na tworzenie sprzętu. Tak. I każdego człowieka było marzeniem mieć Radmora, no. czy Elizabetkę, no, no to były marzenia. To były marzenia, czy wieże Diory, czy Merkury. Czy Merkury, czy Kasprzaka, magnetofony, deki. No, były jakie były. Można było poprawić, bo można było kupić w domach harcerzy głowice. Trzeba było się poświęcić, postać godzinę, posprawdzać, która ma proste ścieżki. Ale Alpsika się założyło i tak. To już inaczej grało. No. Bo że te polskie kondensatory, to się bardzo dużo ludzi wypowiada, elektroników, że polskie części nie były wcale złe. Nie były złe i tylko chodzi o to, że głowice były kiepskie. Tak, głowice tak. były strasznie kiepskie. No i ekranowanie też było. Transformatorów sobie było. Zawsze słyszałeś, jak się muzyka skończyła, to słyszałeś transformatorów w głośnikach. Ale tak widocznie miało być. No ja mam taką cichą nadzieję, bo dotrze do nas Rubin 714 sprawny.
O, a rozmagazynowany? No jest w tej chwili szykowany, bo panowie, których tu serdecznie pozdrawiam, Krzysia też pozdrawiam, naszego wieloletniego elektronika, który bardzo dużo tych sprzętów uratował. Jest Rubin 714 sprawny, znaczy sprawny był. Dostałem zdjęcie, jak pracuje, ale dostałem też telefon że przestał już pracować. No właśnie, zmęczył się. Zmęczył się, ale właściciel, który jest również elektronikiem emerytowanym, powiedział, że go naprawi, bo ma jeszcze części. Także transformator się popsuł, ale transformator zostanie wymieniony, bo jest. Transformator najcięższa rzecz w tym, no, to było 20 ponad kilo ten transformator. No. I bardzo się cieszę, bo u góry na piętrze Unitry, tam w tych polskich sprzętach, jak postawimy tego Rubina, to podłączy się tą grę. Nie wiem, czy pamiętacie. Tenis? Tenis, tam był hokej, takie rzeczy. Mamy grę. No. I to będzie można w naszym muzeum pograć na naszym polskim, najbardziej chyba kultowym Rubinie. No bo Rubin był jakby chyba w naszych domach. Najbardziej spotykany, bo mamy inne telewizory, czarno-białe również. No i teraz czekamy, że jak Krzysiek przyjedzie właśnie ze swoim kolegą. Ale Rubin to chyba był rosyjski. Tak, tak. Bo potem był też składany jakoś w Polsce, tam historia Rubina była też różna. Tak, i na każdej naprawie przyjeżdżał mechanik do domu i musiał rozmagnesować. Jak go przywozili z Zurtu, ja pamiętam, jak mieszkałem w Gdyni, mieliśmy Rubina 710, jak był w Zurcie w naprawie i po jego pojechaliśmy, to musiał przyjechać pan po pracy na czarno go rozmagnesować, bo w firmie jak rozmagnesowali, to nic nie da, bo musiał przy przenoszeniu już się podobno namagnesowywał i takie miał takie wielkie koło. I wtedy, no coś było, no faktycznie. I tak robił, po kineskopie tam kręcił i miał dwa kolory więcej. I zielony był jaśniejszy, a czarny był ciemniejszy. Bo to był przecież telewizor trzykolorowy na bazach trzech kolorów. No tak, tak, oczywiście. Ale czy tam czterech kolorów, nie więcej. Trzech, ale fakt jest taki, że mi się wydaje, że Rubin powinien być sprawny w muzeum. Tak. I ta gałeczka z przodu. Nie musisz, jak usta podłączysz magnetowid przez kabel antenowy, tą gałeczką z przodu sobie go dostroić tam elegancko, żeby obraz nie skakał. No. Tak. Także To będzie taki naprawdę cukiereczek, mi się wydaje. Bo cały czas mamy tu oczywiście Rubina stoi, ale jest uszkodzony. Podłoga nie zawali, nie? Bo go w czwórkę trzeba go wnieść do góry, bo waży parę złotych, parę kilogramów Rubin. Kurde, teraz mi dałeś do myślenia, bo tego nie brałem pod uwagę aż tak bardzo. Ale na tej półkę, którą na niego przygotowałem, to... No może nie wycierać, on waży z 70 kilo czy 60 kilo Rubin. No chyba z 50 będzie miał na pewno, mi się wydaje. Może on ma takie transformatory jak ten Sharp. Kurde, no pomyślimy. Z tymi swojami to on tam waży. No chyba, że transformator wymontujesz i posuniecie kable na dół i zasilanie prądowe będzie szło przez kable do góry. Jak w gramofonach dobrze. Transformator poza urządzeniem. Nie, myślę, że tutaj coś wymyślę. Myślę, że Roman dzisiaj się poświęci i zrobi ten pasek tutaj. I gniazdko z tyłu, i wymieni żarówki. Ja będę mu dopingował, a może nawet nakręcę. Wiesz, mnie dwa razy nie trzeba podpuszczać, godzina jest młoda. No ja dzisiaj cię podpuściłem na targu. Podpuszczony zostałeś. No, na targu tak. No. Ale coś chciałem powiedzieć, że coś byliśmy właśnie na tym targu i co... tam coś było takiego, co... ZG30. Znaczy kolumny, ale jeszcze coś... My tam wykombinowaliśmy, ale wyleciało mi z głowy. Coś chciałem powiedzieć o czymś. O Yamaszce? A, właśnie, że była Yamaha. Piękna też, trzyczęściowa na wskaźniczkach, na wycieraczkach. Jak nowa. Srebrna, jak nowa naprawdę. Ale całe szczęście, że była sprzedana. Całe szczęście, bo cena na pewno nie była niska, bo tam już też ciężko dzisiaj znaleźć coś za niskie pieniądze. Bo... Znaczy się na warunki... Polskie to było drogo, a na niemieckie to bym deka nie kupił za te pieniądze tej wieży. Bardzo możliwe, ale cieszę się, ja się osobiście takim cieszę, że... Takim stanie oczywiście, tak, bo to tak. Stan był naprawdę, jakby ktoś z kartonu wyciągnął, nie wiadomo czy chodziło, nie? No, to też to, że wygląda, że jest czyste, nie znaczy, że chodzi. No ale w każdym razie była piękna i dobrze, że była sprzedana. Także widzicie, sprzęt jest, mam już na niego miejsce, z Tomkiem znaleźliśmy. Tak, dwie razem będą stały, a może i trzecia dojedzie.
Kiedy? No, ta będzie stała na stole głównym, a tamta będzie stała obok Audiona. Obok Audiona. Także jak przyjedziecie, to oczywiście będzie można na niej posłuchać. A dzisiaj mamy jeszcze bardzo ciekawą paczkę z... z Irlandii. Z Irlandii. Paczka z Irlandii i zaraz ją otworzymy, zajrzymy co jest w środku. I nikt nie wie co tam jest. Jest na czarno zawinięta, tylko tak. Będziesz musiał kamerę gdzieś postawić. Nie no, myślę, że damy radę, ale fakt jest taki, że obserwujcie nasz kanał, subskrybujcie, bo w następnym odcinku będziemy znowu. Tak. I będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie. I następny będzie odcinek. Dużo ludzi. Właśnie. Także... Gdzie my tutaj staniemy? Zastanawiam się. No, gdzie ty nas tu poustawisz? Nie wiem, chyba przeniesiemy się w jakieś inne miejsce. Coś wymyślimy. Coś wymyślimy. No bo jak powiedziałeś, jaka ilość ludzi będzie, ja wiem, a nie powiem. No. No to tutaj byłoby ciężko. No to na pewno tu nie wchodzi w grę. Coś wymyślimy. Będzie dobrze. Dziękujemy i zapraszamy. Zostańcie z nami jeszcze na paczki. Witamy ponownie. I mamy to od pana Andrzeja z Irlandii. Dotarła do nas paczka. Jest, jak widzicie, wielka. I powiem szczerze, też bardzo ciężka. Nie mam pojęcia, co w tej paczce jest, ale... O, chyba trzeba ci kupić nowy nożyk. No tak, bo miałem wziąć ostrzejszy, a ten się trochę tu zużył przy tej pracy. Weź do nożyki. Spróbujmy to we dwójkę jakoś tu otworzyć. O, dobra. Mamy trochę folii na odbiciu, może to być ciało czarne. Okej, punkt pierwszy programu. No, jakiś tak. Okej. Naprawdę. Pierwszy raz mamy paczkę z Irlandii i bardzo solidnie zapakowana. Cóż to do nas dotarło? Może włożyć się do przodu. Czy tu jest coś w środku? O! Kamera. Kamera kompletna Sony do naszej półki z tyłu, bo właśnie zrobiłem na niej miejsce. Na kamerę. Posprzątałem. Tak, jak widać parę kamer jeszcze się tutaj umieści. Także ta kamerka trafi oczywiście na półkę. Jest akumulator, jest zasilacz, jest wszystko. Czasami strasznie mi żal, że... Znaczy ja kręcę jeszcze tymi kamerami. To jest VHS-ka? Nie, VHS to nie. To jest już na ten. Na karty? To jest, proszę ja ciebie, nawet LCD, poczekaj. A, to jest na płyty. Na płyt. Na płyty DVD, na te małe. Bardzo ciekawy egzemplarz. I ja powiem wam, bo ja kręcę na ósemce i na małych kasetach nadal kręcę filmy. Bo one są fajne, wiadomo, ktoś powie rozdzielczość, nie ta, to takie. Ale może żebyś kiedyś nakręcił film na kamerze, poucinał i porobił tak elegancko, jak za starych czasów i puścił, żeby ludzie mogli porównać też jakość. Pewnie tak będzie trzeba to zrobić. Trochę czasu potrzebował. No tak, ale kto wie, jak kiedyś chciałem wydać jeden z odcinków nasz na kasetach VHS. No pamiętam, prezentu. Kiedyś coś obiecywałeś. No. No i czekam do dzisiaj. To może zrobimy teraz ten następny program wspólnie wszyscy. Na VHS. I potem się go na VHS skopiuje i będzie bardzo ciekawie. I wszyscy, którzy oglądają na YouTubie, dostaną kasetę. Tak. Nie żartuję oczywiście. Nie mamy tyle kaset. Tyle kaset, ale jak ktoś będzie sobie życzył, to oczywiście jak najbardziej będzie możliwe. To będzie DVD. Tutaj mamy chyba DVD, bo... Tak, to jest Philips. Proszę bardzo, DVD. Z wejściem, widzę tutaj USB pisze, więc gdzieś jest tutaj USB, można odtwarzać. Do tego jest też pilot w środku. Tutaj chyba będzie USB. Gdzieś? Tak. Tutaj jest bok USB. Jest
ładnie pilocik do tego. Bardzo ładne urządzenie. Czyli fajnie, bo można z USB odtwarzać od razu to, co jest nagrane na tym. Tak, i patrzę, bo nie wiem, czy tu czasem nawet folia z przodu nie jest naklejona jeszcze, bo urządzenie jest ładne, zadbane i fajnie, że jest pilot, bo jak wiecie, no te urządzenia bez pilota nie często, wszystkie funkcje działają. No niektóre, i nie da się wyłączyć pewnych rzeczy, jakichś napisów na obrazie czegoś, albo języka nie idzie wybrać, więc pilot jest bardzo ważny. Czyli to DVD trafi też tutaj na półkę za nami. Jeszcze jest miejsce. Jeszcze jest tam półeczka. Widzisz? Tak. I mamy. O kasetach tak, mowa. O kasetach, była. Tak, o wilku mowa, a wilk tuż tuż. Jak to się mówi, słuchajcie, 3 godziny, 180. 3 sztuki. Mister Video. I powiem tak, no właśnie też, być może to jest właśnie na tamtejszy rynek, bo znam bardzo dużo kaset VHS, które były u nas dostępne do kupienia i tych nie kojarzę w żaden sposób. Choć napisy z tyłu są w języku niemieckim, hiszpańskim. No to musiała być gdzieś dostępna. Na rynku zachodnim może tak były. No u nas w Polsce tego raczej nie było. Masz. Limitowana tylko na Europę. No. Czyli nigdzie... No, bardzo, bardzo fajnie, bo kto wie, właśnie może na te kasety nagramy ten film. A więc... Ja tam idziemy. O, tu są tu mamy, AK. To płyty. Są płyty. To są płyty. Zobaczymy, co na nich jest nagrane. Bad Boys Blue. Bo tutaj jest coś faktycznie. Tak. No i jest ciekawe. O, słuchajcie, to jest ładna, wygląda jak płyta. Bardzo ładne, bardzo ładne. Ale... o, mega. To jest po prostu jak mistrzostwo. Krążek. Tak. To jest mistrzostwo. Piękna. Audio Azyl. A to chyba dla nas jakaś muzyka. Może. Jestem ciekaw. Bardzo jestem ciekaw. A może tu gdzieś był list na tym? No właśnie, listu nie było. Nie znalazłem. Jeszcze do niego nie doszliśmy. Ale jest tutaj na pewno być może muzyka wolna od praw autorskich. Najpierw te malutkie paszuszki. Te większe do domu biorę. Tu mamy kable. I jakiś program. Jakiś program. A może to jest program do tej kamery? Nie wiem, czy to nie czasem nie. Tak, CD-ROM. Bo tutaj jest coś z Sony. A, bo to jest od tej kamery, tak. To jest od tej kamery i być może to jest... Do czyszczenia kompaktów to jest. Myślisz? To jest płyta czyszcząca DVD? Płyta czyszcząca DVD i kompakty. Już pokazuję, tylko płyn trzeba będzie załatwić. Bo jest ze szczoteczką. A jest szczoteczka, no faktycznie. Jest szczoteczka. Jest, ale mi się wydaje, że to się czyściło bez płynu. Do tego nie dawali płynów nigdy. Tak mi się wydaje, że nigdy nie. Ja miałem raz taką płytę, to był płyn. Do kaset były na pewno, ale nie wiem, czy do tego. Ale to ostatnio szukałem, bo chciałem wyczyścić laser w jednym odtwarzaczu i wiem, że gdzieś mam ze dwie albo trzy te płyty. I ale nie wiem, gdzie. No, w żaden sposób nie mogłem znaleźć. No kurczę, jak człowiek czegoś potrzebuje, to oczywiście nie ma. Także do kamery mamy komplet. O, minidysk. Wiecie, minidysk. Ładny, zielony. Minidyski miały właśnie to piękne, że były wielokolorowe czasami. I to było coś pięknego. No tak, płyty to płyty. Mamy płyty. Ale, o, laserdysk, słuchajcie. Tu jest laserdysk na dwóch płytach. Dzień Niepodległości. Dzień Niepodległości, najprawdopodobniej w języku oczywiście angielskim, bo to wyboru języków nie było, więc to będzie wersja angielska. Ale w Dolby Surround. W Dolby, oczywiście. Piękne wydanie. I... Tu płyta też. Bardzo ładnie, pięknie bardzo zrobione. Bardzo ładnie. Symfonia Beethovena, to warto posłuchać na dobrym gramofonie. Na dobrym gramofonie, to tego by się posłuchało na
na sprzęcie, bo jednak płyty winylowe z muzyką poważną to to jest coś... Musisz poprawić. Tak. Tylko... Nie chciałem dotykać. Mhm. O, teraz tutaj włożymy płyty. Okej. Okay. Tu jeszcze jest karcik chyba tam co wypadł. A, no tak, to jest do tej kamerki. No i patrzymy dalej, bo tu jest torba. Powiem wam, torba. I tu się żarty kończą, jak to się mówiło, w tej torbie jest multum pilotów. Słuchajcie, piloty i płyty. Płyty, oczywiście nie mam pojęcia, czy są nagrane, czy do nagrania, opisane w żaden sposób nie są, ale to są właśnie płyty DVD do tej kamery. Na takich płytach DVD w pewnym momencie można było nagrywać obraz. No bo były ósemki, high ósemki, zanim weszły twarde dyski, karty SD, to oczywiście między tym były jeszcze płyty. Więc masz ładny pilocik Sony, który możesz używać do telewizora, do kompaktu, do DVD i do audio, bo przełączasz, tak. Tak, to jest DVD. Ale możesz go używać do wszystkiego. Tak, i to jest do nagrywarki DVD, bo jest tutaj przerzucenie na twardy dysk, czyli ten pilot jest na pewno do nagrywarki. Ten nie wiem, się nie znam. NK Plus, proszę. O, NK. No, dlaczegoż by wśród pilotów miał nie być. Miałby nie być. Proszę, NK. Telewizor Sony. Telewizor Sony. Sony. Panasonic. Panasonic. To jest Panasonic. Telewizor i magnetowid. Tak, to jest TV i tutaj ma obsługę też, mi się wydaje, DVD. Bardziej, bo tu nagrywania nie jest nagrywanie. Magnetowid. Czyli to może być właśnie z magnetowidem związane. Video Plus. Jakiś. Nie znam. Video też nie znam, ale tu HDD, czyli bardzo możliwe, że była to coś z nagrywarką z twardym dyskiem. To będzie od telewizora typowo jakiegoś. Tak, ale tu jest też SAT, czyli od jakiegoś śmiesznego, fikuśnego telewizora, bo musiał być fikuśny, skoro miał takiego fikuśnego pilota. To będzie od DVD. To mi przypomina Philipsa w jakiś sposób, więc to może być właśnie do Philipsa. Albo to jest uniwersalne. Tu jest więcej takich niebieskich, widzisz? Aha. To tych niebieskich. To jest uniwersalny, ten jest uniwersalny na pewno. Philips. To jest od Amazona chyba, od sticka od Amazonu. Tak, coś to taki właśnie. Philipsy to ci się przydadzą. Philipsy się zawsze przydadzą, bo, jest bo mamy telewizor Elemis i on działa na pilocie właśnie Philipsa. Ten Elemis. Ale ten nie mam pojęcia. To też nie wiem. Cyfra Plus, proszę. O, stare czasy. Tak. Następny Philips. Magnetowid i telewizor. To będzie też uniwersalny pilot. Tak, tak, bo to jest u nas, firma ta sprzedaje to w Aldiku, nie w Aldiku, tylko w Lidlu. Sony i to jest fajne, bo to jest do całego systemu. Do systemu i tu mamy... Ten jest do Porsche, bo targa pisze. Wideo, telewizor, DVD, satelita. Ten fajny, to możesz sobie wszystko ustawić. Tak, 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 tak. Tu mamy tą właśnie targę. GVC. DVK mała, oryginalnie zapakowana. No tam wkryte były, na dole widzisz. Następna. A tu będzie można odtworzyć co nieco, zobaczyć. Chyba, co że skasowane. Chyba, że. DVD player Philips. Tak. I ostatni Sony. Ten fajny, to jest od wieży. Od DVD. Ale może idę, to można w stanie. A, bo tu są te niebieskie. Te niebieskie, to nie wyciągamy. Trzy niebieskie, to czekaj, włożymy to z powrotem. Bo potem ja się muszę w końcu kiedyś, może zimową porą, zabrać za fotografowanie, bo te wszystkie piloty, urządzenia, to wszystko musi trafić na stronę. A ja po prostu ostatnio nie mam czasu w ogóle, ze względu na te prace tu związane, na fotografowanie tego i umieszczenie na stronie. I tu jestem trochę tym
proszę. Zmartwiony. Przejście z... Przejściówka. HDMI 4K. HDMI widzę. Aha, czyli to jest... Możesz z komputera tego... albo z telefonu przerzucić na telewizor, albo... No, to jest mega ciekawe. To jest mega coś innego. No. Kabli duża ilość. To jest mega ciekawe. Tak, słuchajcie, tego nie będziemy wszystkiego wyciągać, bo tu jest dużo po prostu kabli. Chyba, że coś leży na spodzie, czy one... Nie, one sięgają do samego spodu. Tu są cinczowe kable. Zobacz do środka. A co to jest? Paski. O, słuchajcie. Paski. I igła. Igła, tak, z wkładką. No, napisy wkładką. Sony. Napisy Sony i Panasonic. I to teraz będzie nawet potrzebne, bo wiem, że na którymś Sony mi brakuje. Także to się od razu przyda. Paski jak zawsze. Do prądu. Tak, ale mamy tu, tu... Z karty. Tak. Tu mamy jeszcze płyty. Są jeszcze płyty. Chyba się nie połamały. Nie, dobrze zapakowane były. Zobaczcie, tu mamy dużo płyt winylowych. I tutaj też. Delikatnie. Beethoven. Hiszpańska muzyka będzie. Beethovena trochę. Philips. O, w ten sposób. Beethoven, 9 symfonia. No i tu mamy coś jeszcze zapakowane. Lecz. No. Poczekaj, a ja spróbuję to. Oj. To będzie jakaś chyba mała wieżyczka. Tak, to wygląda na jakąś mini wieżę. Mamy tu już typowo angielską wtyczkę. Ale. Firma Sony. O! Firma Sony, moment, bo to trzeba przerwać. O! Udało się. Proszę. I cała z CD Sony wieża, która trafi na piętro, gdzie jest wszystko związane z marką Sony. Co mamy na tym? Bardzo ciekawa, mam dwa razy autorewers. Najprawdopodobniej paski będą do wymiany, ale ładny, duży wyświetlacz. Na pewno pięknie to może wygląda. Może mieć nawet equalizer tam na tym wyświetlaczu. Tak, na pewno. Te wyświetlacze duże są po prostu piękne. Wstawimy na razie tutaj do środka. Tak. Tam do głośniki pod... Tutaj jeszcze coś pistolet, mamy. Tak, pistolet wygląda. No. Słuchajcie. Tutaj. Jest coś zawinięte dość mocno. Ja już widzę tu. Tak? I to nie jest pistolet. To jest z pilotem. I z płytą w środku. I z płytą w środku. Tak, to jest MP3. DVD. SVCD. No i... SVCD, czyli... Można filmy oglądać z tego. Ale to jakim sposobem? Musi być jakiś jest kabel. Pilot. Tak, no myślę, że... Infrarod wyjście. Ale nie, to obrazu raczej nie będzie dawać. Obrazu to nie. Chyba, że odtwarza muzykę z tego. No, ale jest pilot, jest z pilotem. Rzadko jest pilotem. Tak, trzeba to ładnie wyczyścić. To poproszę Darka, tego lepiej nie zrobi jak Darek. Wyczyścić. I wówczas będziemy mieli piękny eksponat w muzeum. I tu jest jeszcze coś. Słuchajcie, to ciężkie. Ciężkie i ma nogi od dołu tutaj.
To nie, moim zdaniem to nie są kolumny do tej wieży. To jest coś innego. To jest coś innego. Ciężkie to może być masz. O nie. O nie. To chyba będzie coś starego. Surowiec. Albo gramofon. Coś. Coś starego, coś typowo do muzeum ze starych czasów. Ten stres jest jakiś wybitnie mocno klejący, nie? Ten się tak klei. Proszę. Sony! Oho, oho! Słuchajcie, dzisiaj mamy Boże Narodzenie i... firmy Sony. I... gwiazdka. Wielkanoc w jednym. Bo to jest... pisze tape recorder. No. Muszę chyba obrócić tak, bo tutaj coś trzyma. O, teraz. O. Jest magnetofon szpulowy marki. Firmy Sony. Marki Sony. Sony, już pokazujemy. Do wyczyszczenia. Oczywiście to nie problem. O. Z kablem zasilania tu. Już mam na niego miejsce, bo wiem, gdzie stanie. Oczywiście na początek trzeba będzie go wyczyścić, ale od dołu. Cóż to jest? Aha, tutaj napięcie. Można zmienić mu napięcie. No to też dobrze, bo akurat w to miejsce, w które trafi, jest 220 V. Więc no, brakuje tutaj jednej gałki, która powodowała jakby możliwość obsługi. Tak, tak, tak. Czyli tu trzeba będzie coś pomyśleć, aby ewentualnie dorobić. I monofoniczny to jest. No tak, tak, to prawda. Ale tak, sprzęt ładny. No, wyczyścić trzeba, bo tego w tych wszystkich sprzętach dużo brakuje. Na szczęście mamy Darka, który... no, Darek jest ze mną, do mnie poczyścić. To jak z nim uzgodnisz, kto wie. Ale to jak wyczyścisz elegancko, to jak nóżka. No, no trzeba, tak, no. Niestety w wielu tych sprzętach jest konieczność czyszczenia i to też robimy, bo ten sprzęt, żeby ładnie wygląda na półkach, to musi być wyczyszczony. No tu większość to mamy już tylko kable. Do wianu, tak. Do sprzętu, do komputera. Tak, tu coś jest. I coś takiego, a... O, laser od kompaktu. Tak, to wygląda jak laser od jakiegoś kompaktu, kto wie, może to się... A może DVD? Albo. Ciężko to by trzeba pokazać. Sony zresztą. No i zębatki nawet sprawne tutaj jeszcze się nie rozpuściły, nic im się nie stało. A więc warto zachować, bo nigdy nie wiadomo, do czego coś takiego się może przydać. I ten kawałek jest ciekawy. Antenowy. Nie, to jest cincz. Z jednego na dwa. No. To jest taki wynalazek, ale było coś takiego. I poza tym kable, przejście z komputera zwykłego na ten na HDMI też się może przydać. Tak, tak, to nam tutaj, tym bardziej, że jak widzicie sprzętu tutaj jest też duży telewizor na HDMI, bo niektóre urządzenia chodzą pod nim, także takie przejściówki się zawsze przydadzą. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo panu Andrzejowi z Irlandii. Świetne prezenty do muzeum. Znowu dużo pracy. Dziękuję Tomkowi. Takie pierdółki właśnie, jak napisy Panasonic, Sony, no, no. Philips. Wiadomo, że na niektórych sprzętach podpadały. Nie tak ma, jest, a teraz jest okazja jest. Przykleić, żeby tak, wypełnić. Tak, dlatego to jest bardzo cenny nabytek. Paski też się mogą przydać. Zawsze, nie? Paski w każdych ilościach niestety, bo już trzeba będzie wymieniać w tym magnetofonie, co ty przywiozłeś. Nie wiadomo, czy on jest... Czy tylko obrócić go, czy on jest na tyle dobry, czy może się okazać, że jednak będzie też do wymiany już, nie? No, znaczy się podobno, to było 4 czy 5 miesięcy temu wymieniane. Aha, no to jest nadzieja. No, jak jest chiński, to na pewno się przeciągnął już. No właśnie, nie ma dobrych pasków na rynku, to jest problem. Nie ma już dobrych, takich jak były kiedyś, nikt już w tej chwili nie robi. Nie robi. I to jest problem. Z mocnej gumy. Tak.
Także dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję, za wspomaganie nas na Zrzutce i Patronajcie. Jeżeli chcielibyście ten drobny gest uczynić, to oczywiście 10 zł miesięcznie bardzo, bardzo nam pomaga, bo dzięki temu możemy te sprzęty naprawiać, serwisować i prezentować Wam oczywiście, jak one pracują. Zapraszamy oczywiście do kolejnych odcinków, które będą teraz bardzo, bardzo bogate, no, jakby to powiedzieć, międzynarodowe. Międzynarodowe, o właśnie, międzynarodowe. Tyle możemy powiedzieć. Tak, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy.